Kochane dzieci, zdążacie ku przyszłości, w której prawda będzie obecna w niewielu miejscach. Wilki są karmione i zaatakują w przyszłości. Napotkają otwarte bramy i będą ranić tych, którzy miłują prawdę i jej bronią. Módlcie się, jedynie dzięki sile modlitwy zdołacie udźwignąć ciężar prób, które nadejdą. Przyjmijcie Ewangelię mojego Jezusa i przyjmijcie w pełni prawdziwe nauki Jego Kościoła. Nie zapominajcie, w rękach różaniec święty i Pismo Święte, w sercu miłość do prawdy, odwagi, nic nie jest stracone. Kto ufa Panu, ten nigdy nie doświadczy ciężaru porażki. Idźcie naprzód drogą, jaką wam wskazałam. W tym momencie sprawiam, że spada na was z nieba nadzwyczajny deszcz łask. Radujcie się, gdyż wasze imiona są już zapisane w niebie. Bądźcie wierni Jezusowi. To jest orędzie, jakie dziś wam przekazuję w imieniu Najświętszej Trójcy. Dziękuję, że pozwoliliście mi spotkać się tu z wami jeszcze jeden raz. Ja was błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.